Behemot z 40 tysiącami jednostek w Legionie. Siemanko, z tej strony Anioł, witam Cię serdecznie na kanale. Dziś niespodzianka, gdyż omówimy sobie, jak robić giganta. Ale nie będzie to zwykłe omówienie osoby z 50 milionami, która, nieważne co zrobi, i tak pokona tego behemota. Tak jak miało to miejsce w przypadku miazmatycznego behemota, gdzie nikt nie skupiał się na mechanikach. Tutaj, w tym przypadku, wszystko musiało zagrać prawie perfekcyjnie, więc taki materiał będzie na pewno lepszy do nauki, niż gdy te behemoty nie sprawiają nam problemu. Co ciekawe, na czacie nie zauważycie żadnego angielskiego słowa, gdyż to było w 100% polskie przymierze. Mieliśmy nawet akademię dla graczy, którzy mieli gorszy performance, gdyż nie zmieścilibyśmy się wszyscy w jednym przymierzu. Naprawdę piękne czasy, mnóstwo wspomnień, świetni ludzie, ale przejdźmy do naszego behemota. Wchodzi ostatni gracz i prawdopodobnie zaraz powinniśmy zacząć. Jak widzicie, bohaterów, między innymi moich, mam Elianę oraz Gwanwyn. No, każdy wtedy grał tym, co miał, tak? Każdy grał tym, co miał pod ręką. Takie czasy, że nie było tych bohaterów tylu, co mamy ich teraz. Na przykład tutaj przewija się Gwanwyn z Pan. Ja wziąłem Elianę, bo prawdopodobnie miała największy poziom, przez co mogłem mieć więcej jednostek w Legionie i pewnie tym się wtedy sugerowałem. Ziner już tutaj zaczął szarże na behemota. Na pewno są to początki gry, więc nie każdy miał dobrą wiedzę na temat tej gry. Jeden błąd, który mogę wam powiedzieć już teraz, w tym momencie, to nie potrzebujemy aż trzech tanków, którzy biją tego behemota. Bo każdy z nich obrywa. Tutaj powinni odejść sobie w bok. Naprawdę nie trzeba uciekać w tym kierunku, gdy jest ten skill. Wystarczy po prostu odejść w bok. Ta spacja, która była tutaj wciśnięta, również nie była przypadkowa, z tego względu, że behemoty, rajdy na behemoty często się bugowały i znikały nam legiony, znikał nam behemot z obrazu. Wtedy trzeba było opuścić widokiem leże na coś innego, wejść w to leże i wtedy obraz się naprawiał. Dlatego takie spacje były kiedyś dosyć częste. Teraz tego problemu tutaj nie ma. Jak widzicie, behemot przywołał w tym momencie dwóch troli, których musimy zabić. W przeciwnym wypadku, jak widzicie, behemot nie otrzymuje żadnych obrażeń. Tutaj też jest mój taniec, który nie jest najlepszy. Może cofniemy sobie, żeby tutaj pokazać, jak to wyglądało. Co ja tutaj miałem w głowie. Miałem w ogóle nie podnosić tego kamienia, ale jak widzę, że poszli, to już mówię, będę graczem drużynowym, tak? Trochę potańczyłem, tam nie zwracajcie teraz uwagi. Podszedłem, dotknąłem tego kamienia i jak się zaczęło ładować, niektórzy opuścili. Ja również wtedy myślałem, że wystarczy dotknąć i ten kamień się podniesie, ale jak możecie zauważyć, trzeba ten kamień trzymać do samego końca, aż go podniesiemy, więc jeśli ktoś planuje go dotknąć i cofnąć, to tak, nie róbcie. Kamienie trzeba zbierać do końca. Możecie zauważyć również, że tank nie trzyma agro, tylko trzyma go mag. W tym momencie trzyma go Rey. Z tego względu, że kiedyś te behemoty było trudniej utrzymać przy tanku, a wręcz było to niemożliwe, niemalże. Dopiero po jakimś około roku czasu gry zmienili trochę zachowanie behemotów w taki sposób, że gdy ten tank jest w pobliżu, to w pierwszej kolejności powinien się skupić na biciu tanka. Teraz jest bardzo ważny moment, kolejny. Otóż behemot połknął jeden legion. Tej tarczy nie mogliśmy zbić, bo to nie jest pierwsza próba, to jest chyba któraś z kolei próba.
Wiedzieliśmy, że tej tarczy nie zbijemy, dlatego każdy z nas powinien odejść od tego behemota na jakąś dosyć sporą odległość, bo ta tarcza gdzieś... Zresztą zaraz zobaczymy. Wystarczy wyjść poza zasięg tej tarczy i wtedy nasze legiony, nasze jednostki są bezpieczne. Mniej więcej tak jest to obszar. Więc tak naprawdę wystarczy stać w takiej odległości od behemota i nasze legiony będą bezpieczne. Przyjęliśmy taką taktykę, no bo wiecie, nie byliśmy w stanie zbić mu tarczy, dlatego święciliśmy zawsze tych dwóch graczy. Pierwszy, który został połknięty, drugi, który trzymał to agro i miał za zadanie odciągnąć behemota z dala od reszty. Ta dwójka wykonała swoje zadanie perfekcyjnie, więc bijemy behemota dalej. Jak widzimy, HP mu cały czas spada. Przyzwał kolejnych ziomali do pomocy. Musimy się nimi zająć, gdyż behemot jest w tym momencie niewrażliwy na wszelkie obrażenia. Dopiero po pokonaniu każdego z tych trzech troli, znowu behemot będzie otrzymywał obrażenia. Co ciekawe, widzicie, tak, że behemot wypuszcza taką jakby pomarańczową falę. Może zmienimy kolor. Taką pomarańczową falę dookoła siebie. I gdy troll znajdzie się w zasięgu behemota, wtedy jego statystyki defensywne zostaną podniesione i będzie go trudniej pokonać. Dlatego starajcie się pokonać te trolle stosunkowo szybko, zanim znajdą się w zasięgu behemota. Tutaj znowu widzę, że ktoś potrzebuje tej pomocy, więc znowu idę pomóc. Nie potrzebuję być jakby pierwszy w rankingu. Zresztą i tak tutaj nie miałem szans na to. Ale jak widzicie, że ktoś chce podnieść kamień, to z reguły pomagajcie, tak? Z reguły pomagajcie. Te kamienie akurat nie są wymagane, żeby je podnieść. Ale są behemoty, w których podniesienie kamienia jest naprawdę konieczne do ukończenia rajdu. Kolejne ataki, które wystarczy odejść w bok, no niestety ludzie tutaj tego nie ogarniali, albo im się po prostu nie chciało. Teraz znowu, jak widzicie, najmocniejszy zawodnik łapie agro behemota. Znowu muszę zmienić obraz na miasto, a potem wrócić do leża, żeby widzieć, co się dzieje w leżu. Znowu behemot tutaj połknął. Legion z największą ilością jednostek. Teraz agro złapał Oxen, który świetnie tutaj odciąga behemota od reszty. Takie mieliśmy założenia, że behemota albo odciągamy w górę, albo gdzieś w prawo, a reszta ucieka w drugą stronę. Tutaj powinniśmy być bezpieczni. Zresztą zaraz zobaczycie, czy faktycznie będziemy bezpieczni. Tutaj ziomek oberwał, ale reszta jak najbardziej nic a nic nie oberwała. Nadal mam 40 tysięcy jednostek w Legionie. Oxen się poświęcił, ale było to konieczne. Znaczy teraz na tej końcówce już nie było to konieczne, ale lepiej do końca zrobić tak, jak należy. Tutaj już znowu ludziom się nie chciało odchodzić, bo behemot był martwy. Zbugował się, więc musi dokończyć swój atak. Najważniejsza rzecz, jeśli macie problemy, wasze przymierze ma problem z pokonaniem tego behemota, to gdy nie jesteście w stanie zbić mu tej tarczy, wystarczy, że osoba, która będzie tankowała, na dzień dzisiejszy na 100% będzie to jakiś tank z maską, powinien odejść w jednym kierunku, reszta powinna uciekać w drugim kierunku. Tank stoi tutaj w jednym rogu, reszta ucieka i na pewno sobie poradzicie z tym behemotem, bo reszta ataków jest naprawdę łatwa do ogarnięcia. Tak wyglądał ranking. Chinas, Toksyna, Oxen na czele.
Wygląda na to, że Cinas od zawsze był tutaj gdzieś na górze w tym rankingu, ale możecie zauważyć, że nie ma tutaj nigdzie Lukasa, czyli naszego obecnego króla. Ale tak jak nie należy pytać niemieckich korporacji, co robiły w latach 40. XX wieku, tak samo nie pytajcie, co robił Lukas w sezonie pierwszym. A my przejdźmy teraz do tej drugiej części, bo tutaj poradnik się zakończy. Także w tym momencie poradnik się zakończył, a my sprawdźmy, jak wyglądało moje miasto między innymi, jak wyglądała gra w tym 23 lutego 2023 roku. Początki to były praktycznie początki tej gry. Nawet przedmiot mam bardzo słaby, ale tak to wyglądało. Mój tank, jak widzicie, moim tankiem wtedy był Ordo i Chakcha. No, grało się tym, co się miało. Nie było tylu bohaterów. Na Garuda i na Nikę czekałem, aż będą mieli piątkę z przodu. Dlatego biegałem na tych niebieskich bohaterach i nimi walczyłem. Trzynasty poziom Mennicy tutaj, 17 poziom Tartaku. Poziom miasta jest chyba również 17. Co ciekawe, w tamtym momencie możecie zobaczyć, jak wyglądało Tamaris. Jest całkowicie przejęte przez Polaków. Polacy w bardzo różnych przymierzach. Jest kilku Polaków właśnie z Pol. Są Polacy z VAT. Są Polacy właśnie z PTG, czyli z mojego składu Polish Tactic Group. Mnóstwo Polaków. Gdybyśmy się wtedy zjednoczyli wszyscy, byłoby łatwiej, ale były duże opory. Były naprawdę duże opory. No, niektórzy mogą kojarzyć Ariela, Mierzeja i resztę. Jako ciekawostkę powiem wam, że nasz największy wróg przychodził do nas z tych bram. To była chyba ta brama. Chyba wróg przychodzi właśnie z tej strony. I dotarli dotąd. Gdzieś. Może dotąd. Gdzieś tutaj. My tą bramą sobie szliśmy też tutaj. Wróg był naprawdę potężny. Był mocniejszy od nas. Ale naszą aktywnością wypchaliśmy ich tutaj, poza ten most. I gdy te walki odbywały się na tym moście, no tutaj już ich totalnie zniszczyliśmy. Zabraliśmy im wszystko. Wzięliśmy sobie tego behemota. Im pozostała jedynie ta hydra, którą też mieliśmy im zabrać. Niestety, nie wiem dlaczego, gdy wróg był na kolanach, nie poszliśmy za ciosem, tylko daliśmy im szansę się odrodzić, a tak naprawdę powinniśmy ich wtedy tutaj zmiażdżyć, spalić każdego z nich, żeby już się więcej nie odrodzili. Niestety liderzy, którzy nami dowodzili wtedy, słuchali się ludzi z zewnątrz, którzy mówili, że nie należy ich palić, bo w kolejnym sezonie wszyscy będziemy jednym królestwem, co wtedy absolutnie nie miało najmniejszego sensu, bo ta gra nie działała w taki sposób, jaki działa teraz, o czym wielu z nas mówiło o tym liderom. Niestety nas nie słuchali. Przez co pierwszy sezon zakończył się tak, jak się zakończył. Wróg się odrodził, zdobył dostęp do smoka. Nasze przymierze porozchodziło się na kilka innych, pomniejszych. Te inne, pomniejsze polskie przymierza również poupadały. No i w taki sposób polski sen o polskiej dominacji prysł. Tutaj zakończę ten odcinek. Jeśli ktoś byłby ciekawy, jak wyglądała nasza historia od samego początku, dajcie znać w komentarzu. W tym momencie będę się z wami żegnał. Wiecie, co robić. Trzymajcie się. Elo.